Polska znosi zakaz lotów z jednym z krajów Unia Europejska. Polska znosi zakaz połączeń lotniczych z Francją. Francja wprowadziła rozwiązania gwarantujące, że do samolotów będą wpuszczane wyłącznie osoby z ujemnym wynikiem testu na koronawirusa, w związku z tym zakaz połączeń lotniczych z tym krajem został zniesiony, wynika z informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Listę krajów, z którymi wykonywanie pasażerskich połączeń lotniczych jest zakazane, wskazuje obowiązujące od 15 września rozporządzenie Rady Ministrów. Zawiera ono jednocześnie zastrzeżenie, że zakazu nie stosuje się m.in. do lotów z państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. Zgodnie z tym samym rozporządzeniem wykaz państw, które notyfikowały takie rozwiązania, ogłasza minister spraw zagranicznych. W specjalnym obwieszczeniu minister wskazał Francję, jako państwo, które notyfikowało wprowadzenie przewidzianych rozporządzeniem rozwiązań. Oznacza to, że zakaz połączeń lotniczych z Francją nie obowiązuje. Bez Francji lista obejmuje 29 państw: Belize, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Brazylię, Bahrajn, Hiszpanię, Izrael, Katar, Kuwejt, Libię, Argentynę, Chile, Gwatemalę, Honduras, Irak, Kolumbię, Kostarykę, Liban, Malediwy, Mołdawię, Namibię, Panamę, Paragwaj, Peru, Surinam, Wyspy Zielonego Przylądka, USA, Boliwię i Bahamy.